Cześć, tu Kamil. Tematem dzisiejszej lekcji będą liczby parzyste i nieparzyste. Rozpoczniemy od wyjaśnienia sobie, czym jest para. Pamiętajcie, że wprowadzając dziecku nowe pojęcie, nie przytaczamy definicji z encyklopedii, ale odnosimy się do jego doświadczeń i pokazujemy przykłady z otaczającej nas rzeczywistości. Możemy wraz z dzieckiem wymienić kilka takich par. Na przykład para butów, para rękawiczek czy para skarpet. Już teraz widać, że para to dwa elementy. Spróbujmy teraz znaleźć jak najwięcej par na naszym ciele. Na przykład para rąk, para oczu, para uszu. Dajcie znać w komentarzach, ile Wam udało się znaleźć. Do następnych ćwiczeń przygotujmy sobie tablicę lub kartkę papieru, kolorowe klocki oraz mazaki w różnych kolorach. Przygotujmy sobie kolorowe klocki i poprośmy dziecko o połączenie dwóch z każdego koloru. W ten sposób powstaną nam pary. Zbudujemy z nich teraz wieżę, jednocześnie przeliczając klocki. Możemy zrobić to od razu dwójkami. 2, 4, 6 lub jeśli to sprawia problem, akcentując co drugi liczebnik. 7, 8, 9, 10, 11, 12. I tak aż nie skończą nam się klocki. Do kolejnego ćwiczenia przyda mi się tablica oraz kilka klocków. Ułóżmy je w kolejności rosnącej. 1, 2, 3, 4, 5. Możemy też to zrobić, rysując kropki na tablicy. Sześć, siedem i tak aż do 10. Sprawdźmy teraz, które z naszych liczb są parzyste. Możemy do tego użyć palców. 1 – nieparzyste. 2 – parzyste. 3 – nieparzyste. 4 – parzyste. 5 – nieparzyste. Możemy również do tego użyć mazaka i połączyć nasze kropki w pary. Wiemy już, które z naszych liczb są parzyste, a które nieparzyste. Parzyste zapiszę czarnym kolorem. 2, 4, 6, 8 i 10. A nieparzyste podpiszę na czerwono. 1, 3, 5, 7, 9. Jak wiemy z lekcji o podstawowych zależnościach systemu dziesiętnego, prawidłowość ta pojawi się również w kolejnych dziesiątkach. Wszystkie wartości, które mają 2, 4, 6, 8 jedności lub są całą dziesiątką, będą liczbami parzystymi. Bardzo dobrze widać tę regułę, jeśli zapiszemy liczby w postaci macierzy. Opowiadaliśmy o niej w innym naszym filmie. Teraz czas na zabawę. Zagramy w popularną grę karcianą w wojnę. Zmodyfikujemy jednak jej zasady tak, aby przećwiczyć przed chwilą zdobytą wiedzę. Ja przygotowałem sobie karty od 1 do 20. Wy możecie wybrać dowolny zakres. Tasujemy karty i rozdajemy porówno każdemu z graczy. Ustalamy na początku, że wygrywają liczby parzyste. A więc jeśli wylosujemy dwie liczby nieparzyste, musimy przeprowadzić dogrywkę. Jeśli obie będą parzyste, wygrywa ta z wyższą wartością. Każdy z graczy odkrywa pierwszą kartę. 2 i 5. Wygrywa liczba parzysta. Kolejna runda. 1 i 4. Teraz mój przeciwnik zdobywa karty. 16 i 20. W tym wypadku obydwie liczby są parzyste. Wygrywa ta z wyższą wartością. Grę kontynuujemy, aż któryś z graczy zdobędzie wszystkie karty. Dziękuję bardzo za udział w lekcji i zapraszam do kolejnych. Subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco. Zapraszam również do odwiedzenia nas na Facebooku oraz Instagramie. Ucz się z domu. Do zobaczenia.